To jest chiński grzywacz nagi, bo jeszcze jest chiński grzywacz owłosiony. A skąd się bierze ta nagość? Rozumiem, że to właściciele strzygą. Nie, one się rodzą. One się rodzą, w miocie są właśnie i owłosione, i nagie. No i to jest ta specyfika tej rasy, że są i takie, i takie. Ale to raczej nie są psy do chodzenia na spacer, na przykład w górskim terenie? Nie są dość wytrzymałe. Wiadomo, że trzeba ubierać w ubranka, nie? Zimą, no bo to są, jest im chłodno, ale tak są, lubią. Mój na przykład lubi jeździć na przy rowerze biegać. Dziennie biega 6 kilometrów. No. A jak pani go przygotowuje do wystawy? No to trzeba wykąpać, troszkę podgolić, jak takie małe włoski urosną. No i nakremować teraz, nie, żeby taki ładnie się świecił. To są Boston Terriery, rasa należąca do ras towarzyszących i ozdobnych. Powstała w USA niecałe 150 lat temu. Charakteryzuje się szaleństwem tak naprawdę, bo to jest bardzo aktywna rasa, mimo krótkiego pyska. Mają czasami problemy z przegrzewaniem się, trzeba dobrze pilnować, żeby pies był zawsze schłodzony, mieć gdzieś przy sobie jakiś ręcznik, a ogólnie pies bardzo fajny, stworzony również do sportów, ale równie dobrze sprawdzi się od czasu do czasu na kanapie, gdzie przytula się z właścicielem. Zakopiański Oddział Związku Kynologicznego w Polsce organizuje po raz siódmy międzynarodową wystawę psów rasowych tutaj na tym stadionie biatlonowym w Kościelisku Kirach. Mamy zgłoszonych ponad 1300 psów. Mamy sędziów zaproszonych ze Szwajcarii, z Holandii, ze Słowenii, ze Słowacji, no i sędziów polskich. Jestem z Krosna akurat, nie jestem z Zakopanego, ale kocham góry, kocham tę rasę i od ponad 25 lat już hoduję. Ta rasa to jest taka, że samoczyszcząca, że tak powiem. One podobnie jak owce mają taką lanolinę na sobą. Jak nie są często kąpane, to one naturalnie po prostu po wyschnięciu odpada wszystki brud. Nie mają tak samo przeważnie pcheł, bo ja nie spotkałem. Jaka jest nagroda dla psa za zajęcie pierwszego miejsca? Za zajęcie? No to jakiś tam medal, jakiś puchar. Ale to jest dla psa? To jest właśnie dla psa. To jest satysfakcja dla właściciela, że przyjechał, że tak dalej, ale to jest to motywacja do tej pracy, żeby do pracy hodowlanej powiedzmy, żeby dalej to kontynuować. Zawsze się ma takie zacięcie do tego. No ale pies też coś dostaje chyba? O, to dostaje. To miłość właściciela. To chyba to jest najwyższa rada. Bo jedzenie, picie to jest nie. To trzeba po prostu wiedzieć o tym, że pies jednak najwięcej to potrzebuje kontaktu z ludźmi. Jest to pies, który jest przygotowany, w genach ma do polowań, aczkolwiek w Polsce nie wolno polować, trzeba mieć zezwolenie. Przepraszam, zdyszana jestem, po ringu zeszłam. Na każdego harta trzeba mieć zezwolenie, ponieważ nie wolno polować. W Rosji, żeby pies był dopuszczony do hodowli, musi upolować co najmniej zająca i przynieść zęba. Natomiast u nas trzeba mieć zezwolenie wojewody. Musi mieć wybieg ogrodzony. Whippet jest bardzo delikatny, nie posiada agresji, co jest dla mnie najważniejsze dla dzieci. Co jeszcze? Są wesołe, domowe, naprawdę są najlepszym przyjacielem człowieka. Potrzebuje jakiegoś specjalnego traktowania, nie wiem, diety, czesania? Nie, właśnie to jest najfajniejsze, że one praktycznie mówiąc mają bardzo krótką sierść, nie mają podszerstka, więc nie wydzielają takiego typowego zapachu psa. Nie posiadają żadnych uczuleń, naprawdę są otwartymi zwierzętami, prawdziwy taki kompan, który przytuli się na kanapie.